Taką moją główną serią były właśnie starty w GT4 European Series za kierownicą Audi R8 LMS GT4. Przed wyjazdem do Austrii na takie finalne Eliminacje. Jest 65 kandydatek, a miejsc jest jedynie 18. Plus dwa miejsca rezerwowe. koniec sezonu zakończyłam z udanymi 72 manewrami wyprzedzenia. Także tam była dodatkowy, taki, jakby ranking, i ten ranking właśnie wygrałam. Jedynie 2% za zawodniczek całości ma, ma licencję i ściga się w takich normalnych, pełnoprawnych zawodach. Także to jest naprawdę niedużo. Dzień dobry, witam serdecznie. 13.10 Uchery. Dzisiaj Waszym gościem jest. Gosiardest. Kierowca wyścigowy. Gosiardest, kierowca wyścigowy. Ok, czyli mamy komplet. No dobra, już trochę powiedziałaś nam, kim jesteś. Jesteś kierowcą wyścigowym. Tak, to prawda. Już od w ogóle 10 lat. W tym roku mam dziesięciolecie mojej takiej zawodowej kariery. Zaczęło się właśnie w 2009, no i teraz 2019. Czyli tak naprawdę takie dziesięciolecie będzie przypadało jakoś w przełom maj, maj czerwiec. Okej. Okay. Gdzie jeździsz? Co robisz? Gdzie się ścigasz? Tak naprawdę jeszcze wszędzie, wszędzie, gdzie okay. się da i wszystkim, czym się da. W zeszłym roku jechałam w Mistrzostwa Europy, serię GT4 European Series i też jakieś takie pojedyncze rundy typu 24 godziny wyścig w Dubaju, w którym rozpoczęłam sezon. Jechałam również w Mistrzostwa Świata w Bahrajnie. No i jechałam jeszcze Mistrzostwa Polski, pełna nazwa WSMP, Wyścigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. I to tyle. A nie, jeszcze jechałam gościnnie jedną, jedną rundę GT4 Central Europe, Central Cup. I, no, I tak, ale taką moją główną serią były właśnie starty w GT4 European Series za kierownicą Audi r LMS GT4. Tak, te nazwy w są takie strasznie jakby długie, potężne, ale finalnie chodziło o, o, o napędową e, GT4 R8. Jeździsz w wyścigach. Tak. Czym się różnią wyścigi od rajdów? Wszystkim. Dobra, okay. no, dosłownie wszystkim. Tak naprawdę jedno, jedynym wspólnym elementem, jaki mają, to jest kierownica i fakt, że mają cztery koła, ale tak to wszystko jest po prostu inne. Taka zasadnicza różnica, no to fakt, gdzie odbywają się dane starty. Tak jak rajdy, odbywają się na odcinkach zamkniętych. Na rajd składa się kilka tras, kilka odcinków zamkniętych, kilka, można to określić, etapów. Natomiast wyścig odbywa się na obiekcie specjalnie do tego przygotowanym, o jednolitej. Asfaltowej czy też bitumicznej nawierzchni, która ma strefy bezpieczeństwa w postaci takich sfer żwirkowych albo takich, teraz jak są nowoczesne tory, to po prostu wielkie, szerokie takie plamy asfaltu. Czyli ścigasz Oczywiście, się na torze? Tak, ścigam się na torze, tak, Dobra, tak. Okay. Natomiast są też tory uliczne, czyli też z wykorzystaniem dróg, ale to są no, te ulice są okalone barierkami, tak? to jest też przygotowane. Mieliśmy taki jeden tor uliczny, nawet w Polsce. Był to tor Niedzielna góra w Kielcach. Naprawdę? Tak, ale ostatnie zawody były tam bodajże wczesne, nie wiem, 2003, 2004, no i teraz już tyle lat minęło. Te barierki, całe strefy ochronne nie były odnawiane i już nie ma szans tam na ściganie się. No i też ludzie się nie zgadzali. Niestety. Także jest tylko Tor Poznań w Polsce. Okej, okay. Domasz, chciałem spytać. Bo w Polsce mamy kilka torów, ale taki jakby akredytowany ten, na którym można się ścigać, to jest tylko Poznań. Tak, tak na Z sprawę tych kilkatorów jest, ale bardziej niż tory, są to takie ośrodki do doskonalenia techniki jazdy i super, że takie coś powstaje, bo mam nadzieję, że finalnie no, uda się wprowadzić zmiany w, 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 w tym naszym systemie. Hmm zdawania egzaminu na prawo jazdy, ale na chwilę obecną tak, no jest tak, z takich pełnoprawnych, długich torów, nitka tam niecałe, że ma 5 km, to jest właśnie tylko i wyłącznie tor Poznań. A każde inne tory, no to jest e, jest tor Lublin, mamy Jastrząb, jest w Radomiu tor, są Pszczółki w Gdyni, Motopark Kraków jest, jest Modlin, ale to wszystko są nitki maksymalnie tam, nie wiem, 1,5 km, może dwa mają. Ma być tor na Słomczynie, ja Wiem, bo jestem z Automobil klubu, że miśnik I, i tak są takie plany, żeby tam był tor już w zeszłym roku dwa lata temu rozbudowali tor kartingowy. Jest całkowicie odnowiony karting i do tego też jest um, Cross połączony z tym, ale jako takiego wyścigowego obiektu jeszcze nie ma, ale jest w planach. Także fajnie, bo będę miał blisko. Tak mam nadzieję. Dobra. Ty wiesz wszystko o wyścigach? Prawie cały czas śpiewczy. Jakby nie. Zależy o jakich wyścigach. Jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe, to już tak bardzo dobrze jakby się czuję w tym temacie i od strony takiej teoretyczno-merytorycznej i od strony praktycznej. Natomiast e, przestrzenią, którą no, mam nadzieję, że będzie mi dane odkryć, to na przykład są single seatery, czyli pojazdy jednomiejscowe. Okej, okay, czyli czyli e, biorę udział, aplikuję. Do wzięcia udziału w takiej serii W. Racing Series. Jest to seria. W jest od woman, w jest od Women, dokładnie. Okay. I jest to seria dedykowana właśnie tylko i wyłącznie dla, dla kobiet, dla dziewczyn. Także no, mam takie poczucie, że to jest e, swego rodzaju tworzenie historii. No bo nigdy nie było takiej serii i też nigdy więcej takiej serii po raz pierwszy nie będzie. Stąd też tam moja. Aplikacja, jestem tuż przed wyjazdem do Austrii na takie finalne eliminacje, jest 65 kandydatek, a miejsc jest jedynie 18, plus dwa miejsca rezerwowe. Ale jakby cała seria, wszystkie no, koszty są pokryte, pula nagrody to jest 1,5 miliona dolarów, także po prostu jest taki efekt wow. No i tak, no, każda z dziewczyn chce tam jechać, szanse są różne i też sam bolid w sobie jest bardzo wymagającym sprzętem, bo to jest e, Formuła 3, czyli tak naprawdę no, bardzo wysoki stopień za, zaawansowania. Nawet nie tyle, że chodzi o prędkość, ale o samą jakby konstrukcję, samą aerodynamikę pojazdu. E, doświadczenie mamy różne, każda z tych dziewczyn. Jest parę konkurentek takich naprawdę sensownych, które miały właśnie styczność z tymi single-seaterami, no, a ja miałam tą styczność tylko w jednym roku, w 2013, jak jechałam Mistrzostwa Wielkiej Brytanii i i potem przyszłam do samochodów, jakby z racji na no, popularność tego w Polsce, łatwość poszukiwania funduszy na to. Taka była moja ścieżka kariery. No, ale w związku Dobra, z tym, że jak teraz. Ci, przyszła... Jak ci poszło w 2013? Ja wiem, że to nie jest kompletnie prognostyczne, ale sobie może sięgniemy do historii. E, ogólnie było dobrze. Znaczy, w, hmm, z samych czasówek, jakby kwalifikacji do wyścigu, absolutnie nie byłam zadowolona i no, pozostawiały one wiele do życzenia. Natomiast wyścigu, jak już to był koniec weekendu wyścigowego, że ja byłam wjeżdżona, znałam tor, no to. Na koniec sezonu zakończyłam z udanymi 72 manewrami wyprzedzenia, także tam była dodatkowy taki jakby ranking i ten ranking właśnie wygrałam. E, spośród nas tam było... Hmm? Niecała... Wolisz gonić czy uciekać? Mm, zależy, lubię walczyć. Okay. Także jeżeli walczę, to na pewno jeżeli walczę i wychodzę na prowadzenie, to w pierwszej chwili jest tak, jak wow, okej, okay, nie ma nic przede mną. I co teraz? To wtedy muszę się przestawić na jakby ten zupełnie inny kryp. sposób, tak, kryp. Kryp i tak i koncentracji, no tak? I wtedy uciekam. Tak, tak. Ale, ale gonitwa sprawia mi ogromną frajdę. Także jak mam jeszcze szansę gonić się jakby w czołówce, takie top 7, no to jest super. Dobra. Ja wiem, że to jest takie głupie pytanie zadawane przez wszystkich osób prowadzących programy, jak jako dziewczyna trafiłaś do sportów motorowych? No, jak no, przypadkiem? No, ty, tak. Ale co, że szłaś sobie nie wiem, na, na imprezę i mówisz, o samochód wsiądę, pojadę nie. i wykreśliłaś dobry czas? No co Ty tak nie wiem, w wieku 12 lat nie chodziłam na imprezy, ale, ale zebrał mnie tata. Tata był właśnie na takiej imprezie, e, ponieważ kiedyś jeszcze tata handlował papierosami, miał hurtownię papierosów, no i tam dla mm, tych przedstawicieli, dla osób posiadających hurtownie, były organizowane takie swego rodzaju integracje czy jakieś tam rankingi. Mm. No już nie wnikając w tak temat. E, I w związku z tym, że ja jestem taką troszkę, może, można powiedzieć, taką córką taty, jestem jedynaczką, i to zawsze tata chciał jakoś umilić mi ten weekendowy czas i spędzić go w jakiś taki niedźwiękowy, niecodzienny sposób. No i właśnie jak przejechał się na tego karty, to pierwsza myśl, jaka przyszła mu do głowy, na no to, żebym ja też mogła tego spróbować, co jemu takie spodobało. No i spróbowałam, no i na początku nie byłam szybka. Absolutnie, to był w ogóle, no może nie dramat, ale no nie byłam szybka. I to, co mnie tak najbardziej właśnie zabolało, to to, że tata był szybszy ode mnie. Po prostu tego nie mogłam absolutnie. Naprawdę, pierwszym rywanem no, był tata? Tak, największym pierwszym, po prostu no. No ale od czasu, jak go wyprzedziłam, to już. Raczej nie wsiadł. No, czasem towarzysko wsiądzie tego karta, ale w momencie, no to było takie postawienie takiej kreski. Wyprzedziłam tatę i tyle. Tak okay. naprawdę to, co wolał on spożytkować na swoją jazdę, wolał przeznaczyć na mnie. Także tak. No, no i tak to się zaczęło. Zaczęłam jeździć, ścigać się e, amatorsko. Później tak półamatorsko, bo powstała taka liga kartingowa amatorów, mm -hmm. że były to już, no może nienormalne starty, ale, no, ale takie zawody dla osób bez licencji. I, I zaczęłam szperać, szukać, czy mogę coś dalej z tym zrobić, pójść jakoś w tym kierunku, rozwinąć swoją pasję związaną właśnie z motorsportem. No, i przyjechał do nas na zawody na jedną z rund, właśnie tam na tej imoli pod piasecznem, tego toru już nie ma, Karolbasz. To wtedy był taki. Słynny kartingowiec, jakby teraz cały czas jest, ale teraz jest moim e, bardzo dobrym kolegą. A wtedy stał się dla mnie takim autorytetem i osoby: wow, on się ściga we Włoszech jeszcze z Robertem Kubicą, we włoskim fabrycznym zespole jeździ. No i tak zaczęłam sobie właśnie patrzeć, jak to może być, że jest coś takiego jak mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy. I namówiłam tatę do zakładu, w wyniku którego kupiliśmy go karta. Okej, okay, czyli wygrałaś Gokart w zakładzie. Tak, hazardowo, po prostu od, mojego, od dziecka. Od dziecka, 12 lat. Yy, 12 lat, pierwszy raz, więcej. wtedy już miałam więcej, bo 12 lat, jak była moja pierwsza styczność, no ale później to trochę trwało, zanim zorientowałam się jakby co z czym. I finalnie jak wygrałam tego Gokarta i zaczęłam się ją ścigać, to miałam lat 16. Okej, okay, no dobra. Ile jest osób, w sensie kobiet, dzisiaj w Polsce ścigających się w Twojej kategorii? tylko ja? Ile jest na świecie? 2%. Licencjonowanych zawodniczek, ym, takich no, faktycznie zweryfikowanych, to jest 2% z całości, także to jest bardzo mało. Jedynie 2% za, z zawodniczek z całości ma, ma licencję i ściga się w takich normalnych, pełnoprawnych zawodach, także to jest no, naprawdę niedużo. Co Ciebie hmm. pcha do tego, żeby rozwijać? To Ty jesteś zaangażowana nie? też jakby w, to, jest to, feminizację tego sportu, w popularyzację sportów motorowych kobiecych. Ym, to, co mnie parzy, by jakby ten sport popularyzować wśród dziewczyn, no to fakt, że pamiętam cały czas i mam tę świadomość, jak ta moja ścieżka kariery wyglądała. I jeżeli, teraz już wiem o tym, że jeżeli wtedy miałabym tą wiedzę, ale chociaż część tej wiedzy, którą mam teraz, to na pewno dokonałabym niektórych wyborów w inny sposób, inaczej poszła inną drogą. No i to też chcę ułatwić dziewczynkom, tak, że no one też zakładając, że nie mają w rodzinie żadnego motoryzacyjnego przodka, a chcą e, ugryźć ten temat, to po prostu chcę służyć im swoją radą, pomocą no i sprawić, żeby dokonywały dobrych wyborów, no i żeby też czerpały satysfakcję i były szybkie. To przede wszystkim. Także ten, e, teraz był w zeszłym, tak w zeszłym roku już, był jest już styczeń 2019, w 2018 e, FIA, czyli ta największa e, organizacja samochodowa na świecie, wypuściła taki program, który się nazywał The Girls On Track Karting Challenge. No, i ten program polegał, polega cały czas, bo jeszcze nie było głównego, dużego finału, na tym, aby ten sport rozpopularyzować i dać dziewczynkom, niekoniecznie tym właśnie z licencją, szansę sprawdzenia się, przejechania się, doskonalenia swoich możliwości. I yy, poza jakby tą akcją FIA, ja do tego dołożyłam. Swoją cząstkę, jaką był program dla finalistek. Z dwóch eliminacji, jakie miały miejsce w Tychach i w Rzeszowie, wybraliśmy czternastkę finalistek, która właśnie razem ze mną przyszła taki specjalny cykl szkoleniowy. Teraz będziemy mieli jego kontynuację w lutym. No i 8 marca, w przepiękny dzień kobiet, wybieramy się do Le Mans. Eee, Dwie finalistki w składzie. Głów, nie, trzy finalistki w składzie głównym i dwie rezerwowe. Wybieramy się do Le Mans, walczyć właśnie tam w takim europejskim finale, gdzie bierze udział poza Polską jeszcze bodajże 8, 8 czy 9 innych krajów tutaj Unii Europejskiej. Także walczymy. Mam nadzieję, że dziewczyny będą dobrze przygotowane. Cały czas trochę czasu jeszcze jest, no i się okaże. A stawka jest bardzo duża. Dziewczynki są od 13 do 18 roku życia i mają y, możliwość wygrania całego sezonu kartingowego pokrytego od razu z góry. Także cały rok mogą rozwijać się, jeździć za darmo, zostać zauważonymi i wygrywać. Jesteś świruską. <grych> <grych> Dziękuję. <grych> Może trochę, ale no, czy ja wiem. Czy to źle? Nie, to dobrze. W mojej kategorii to jest naprawdę to jest to jest najwyższy komplement, Najbliższa jak można nota. powiedzieć. że ja to naprawdę szanuję. ja szanuję ludzi, którzy są absolutnie pozytywnie zakręceni, jakby w, w tym, co robią? Jak łatwo jest trenować swój sport w Polsce? Jak łatwo? No. O Boże, nie. To, to jest, nie jest tak, że sobie to... wychodzisz, mówisz, wow, jestem, jestem popularna, jestem gwiazdą, jestem tak, bogata, no, jest, zarabiam, zarabiam mnóstwo pieniędzy na tym sporcie, on mi nic nie kosztuje. Nie, absolutnie, absolutnie nie. Sport jest naprawdę bardzo drogi i wiele osób nie ma nie ma tak naprawdę świadomości, jak to wszystko jest kosztowne. Nawet jak e, no jest potrzeba nagrania czegoś, czy ktoś chce sobie już samochód na jakiś tego typu piknik, no to mi się wydaje, no przecież to samochód jak przyjedzie i na kołach. Nie. Na no, to tak nie jest, przecież ten samochód jest strasznie nisko zawieszony. Nie ma żadnej homologacji. Stacjonuje w jakimś garażu, gdzie ten garaż nie do końca może znajdować się w Warszawie. Akurat w moim przypadku znajduje się w zespole Racing Tech w Krakowie. Jest potrzebna laweta, obsługa mechaników i tak naprawdę z samego przywiezienia samochodu na jakiś show, to się robi nie wiem, na jeden dzień między 3 a 4 tysiące koszt całego przywiezienia tego yy, pojazdu, tak? A to się wydaje takie, a tak i tyle. Nie, a to tak nie jest. No, jeżeli chodzi o same treningi, no to też trenujemy tak na dobrą sprawę. No mamy tak powiedzmy, siedem weekendów wyścigowych powiedzmy, w głównej serii, i do tego w zależności od kontraktu, jaki uda się wynegocjować, no to jest od 3 do tam 8 dni e, testowych. Czyli to jest nasz tak naprawdę cały czas, jaki mamy przeznaczony na, na jeżdżenie w tak. ciągu roku jest to już wiadome z góry. To, na czym się trenuje, no to jest e, symulator, to naprawdę bardzo dużo pomaga. Szczególnie jeżeli chodzi o nowe tory, jak wiem, że jadę na jakiś nowy tor, no to na symulatorze po prostu wdrażam się, buduję tą powtarzalność. Naprawdę? Jedziesz tor na symulatorze, ten, który jest tak. dany konkretny tor? Tak, dokładnie. I nawet te symulatory to nie jest, znaczy jest to zaawansowane, ale nie aż tak jakby się wydawało, bo to są po prostu normalne gry komputerowe, tylko symulatory, które na, w tym momencie mają bardzo dobrą fizykę, bo gry niejednokrotnie współpracują po prostu Aha. z kierowcami wyścigowymi. Ja miałam szansę też jedną z tych gier, nie gier, ale jeden z samochodów w grze e, rozwijać. Był to Race Room i tam była nasza seria, czyli Audi Sport jeszcze jeszcze tam sprzed właśnie dwóch lat. I między innymi ja, Michaela, Jana Slapala i jeszcze jakiś kierowca dawaliśmy feedback. Czyli jeździliśmy w domu na symulatorze, jeździliśmy w realu, no i mówiliśmy, co, co potrzeba zmienić na symulatorze, żeby to prowadzenie było odwzorowane do tego auta z realu. Także to jest. No, bardzo takie miarodajne i no jest też za darmo. Tak? Także no, nieporównywanie lepiej tak, niż mielibyśmy całą tą infrastrukturę, wszystko pakować i jechać na, na tor. A tutaj, już wstępne pierwsze rzeczy, pierwsze jakieś sposoby na pokonanie zakrętów, można sobie sprawdzić i później to po prostu przełożyć, zaaplikować na, na żywo, jak już jesteśmy w aucie. No i jeszcze siłownia, treningi, jakby siłowe, no to, to jest też ważny. Ważny element przygotowania kondycyjne z racji na, na ogólne warunki, które panują w samochodzie, bo jest po prostu strasznie duszno, gorąco i, no tak, duszno i gorąco. To, to są te dwa kluczowe tutaj opisy całej tej przestrzeni w aucie. Jest między 40 a 50 stopni. I normalnie to nie wydaje się, że jakby no, co to takiego, fajnie, ciepło, ale jak mamy na sobie te skarpety, kalesony, golf, kombinezon, kask, tu rękawiczki. Wszystko tak zamknięte, no to już się robi naprawdę ciepło. Jeszcze jak jest sprint, te pół godziny, to spokojnie to jest do wytrzymania. Ale na przykład tak jak teraz wróciłam z Dubaju, no to gdzie w Dubaju też było 30 stopni, do tego jeszcze ta temperatura w samochodzie i tam stinty trwały, e, był to długi dystans, 204 godziny, to stinty trwały niecałe dwie godziny. Czyli tam jechaliśmy w samochodzie, zmiany, tam godziny 45, godziny 50. No i to już się robi ciepło, naprawdę bardzo ciepło. Godzinę 45-50 stopniach w pełnym ubraniu, z pełnym wysiłkiem. Tak. Bo się wydaje, że ja za samochodem to jest tak jak jadą no. na autostradzie, to, to trochę tak nie A wygląda. to nie, nie, absolutnie. To wszystko, cały spięty pięty, lewy mój pośladek odętwiały już po prostu na trzeciej zmianie. Jak wychodzi hamowanie, no to wychodzi jakby tutaj no, z całej tej przestrzeni, z całej nogi, nie? No i wiadomo, zapierasz się jeszcze w fotelu, to tym bardziej te mięśnie masz napięte. Jeszcze długi dystans ma to do siebie, że. No, tak, jak ścigamy się w sprinterskie wyścigi, krótkie, to mamy samochód pod siebie zrobiony, tak? Że, że m, odległość nasza od kierownicy, od pedału, wszystko jest jakby stałe, zafiksowane. A tutaj 24-godzinny dystans to dzieli się między powiedzmy 4 a 5 kierowców, no i każdy ma inne preferencje. Ja jeszcze z moim po prostu niewiarygodnym wzrostem, to mam w ogóle zawsze numer z odlewaniem fotela, z przesuwaniem. To jest po prostu problem, bo jednak wszyscy są dwie, trzy głowy ode mnie wysi. No i dlatego, że ten fotel jest niedopasowany, to jeszcze tym bardziej jakby ciało się spina. I, i tak te ruchy wydają się nienaturalne, ale można do tego przywyknąć. Jak czterech pięciu kierowców. Jest, są takie zasady, że jeżeli jest właśnie długi dystans, czyli ten 24 godzinny to to nie jest jakby tak z przerwami, tylko ten wyścig faktycznie trwa non stop. Przez 24 godziny te samochody wszystkie jeżdżą, jeżdżą w kółko, zmieniają biegi, przyspieszają, hamują, wykonują zakręty i tak 24 godziny non stop. I no jeden kierowca, jakby nie ma fizycznej możliwości, Aha. żeby to pojechał. I dlatego jest konieczne, żeby w składzie było minimum dwóch kierowców, ale dwóch też raczej ciężko, no bo zmiany co godziny nie mają sensu, bo strata mhm. czasu na zmianie kierowcy. Co dwie godziny z kolei, no tak nie przespać 24 na dobę, no to koncentracja siada po prostu stuprocentowo. Nie ma szans, żeby być tak świeżym na drugi dzień, mhm. na rano. No a tych czterech zawodników, pięciu to jest taka optymalna liczba. Optymalna powiedziałabym, że jest czterech. My mieliśmy akurat pięciu, z czego ten piąty tak naprawdę był wyeliminowany z jazdy. Był to taki biedny Japończyk, który podczas wolnych treningów rozbił nam auto. No i jeden z, znaczy jeden, jeden z kierowców, a właściciel samochodu, stwierdził, że nie, nie, on już nie będzie jechał. No i przejechał jedynie w wyścigu 24 godzinnym. Jak my jechaliśmy tam po 5,5 godziny, ktoś tam 6 godzin, to on przyjechał pół godziny. Biedny taki, no. No dobra, powiedziałeś biedny Japończyk. Ale wracając do tej piątki. Bo nie, mógł pojeździć, ale tak ja, to biedny nie był. Nie, ja nie. Cała piątka. Jak, jak była dobrana piątka? Bo Ty w jakim jeździsz teamie w takim razie? W różnym tak okay. naprawdę. Gdzie dostanę miejsce, gdzie dostanę ofertę, gdzie mnie przyjmą, gdzie ktoś będzie chciał, żebym pojechał, to tam wchodzę. Ale tutaj e, jechałam akurat w kapowym Porsche mhm. 911 w kategorii 991 i e, to było tak, że mój zespół, czyli Phoenix Racing miał jechać mhm. do Dubaju tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku wygraliśmy w naszej kategorii, w kategorii GT4. W tym roku no, nie zebrał się na tyle mocny skład tych czterech zawodników. I no, nie, było sansy, szans, nie było sensu podejmować e, tej próby, skoro wiadomo było, że mogą mieć problemy z obronieniem tego miejsca. No i Phoenix zdecydował, że nie jadą, nie jadą po prostu. Także prosto z Bahrain, jak mieliśmy przemieścić się do Dubaju, samochody już miały konten popłynąć kontenerami do Dubaju, to, to nie. To jednak wrócił z powrotem do Niemiec. A mi na tym Dubaju strasznie zależało. Jest to taka moja już od y, trzech lat, tak, od trzech lat tradycja, że zawsze w styczniu w tym Dubaju jestem. I to taka dobra tradycja i, i zawsze tak super rozpoczynająca sezon. Jeszcze jest to dla mnie taki też prezent na urodziny, bo ja jestem ze stycznia, także po prostu idealnie. Dwa lata temu byłam w takiej kategorii TCR, gdzie byłam trzecia. W zeszłym roku byłam właśnie GT4, gdzie mieliśmy pierwsze miejsce. No i w tym roku też nie mogłam sobie odpuścić i dobrze, że nie odpuściłam, bo też się zakończyło wynikiem na podium drugim miejscem w kategorii właśnie porszaków. Pierwsze było zasięgu, ale jakby z takimi przygodami, już w 50 minucie wyścigu mieliśmy kapcia. To nam zabrało. No tak 3 czy 4 minuty. 4 minuty to są dwa okrążenia i nie było już w stanie później tego odrobić przez te całe 24 godziny, także spaliśmy na ostatniej w kategorii, tak stopniowo, stopniowo coraz wyżej. Czyli Nam... tak jak lubisz, po tak kolei tak. przejechać do przodu. To, co dało mi największą frajdę, to że na mojej zmianie, między drugą a czwartą godziną. Jak jechałam, to wtedy wskoczyliśmy z czwartego na trzecie miejsce. Znaczy ja wyprzedziłam tego gościa, co jechał na trzecim. Też bez, nie, nieświadomie, znaczy nieświadomie. No wiedziałam, że kogoś wyprzedzam, to nie tak, że o, o wyprzedziłam. O, 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 Ups, o, nie, nie, nie Tylko, no, jak jest tyle tych samochodów, to jest y, około 80 samochodów na torze. Różne kategorie, jeszcze jak jest środek nocy, no to tylko światła y, dają znać, że ktoś ewentualnie jest przed nami, czy za nami. No i udało mi się taką, takiego kogoś wyprzedzić. Było trzeciej. Później Christopher Cyling, taki Austriak, ale mieszkający w Dubaju wskoczył na drugie. Później wsiadł ten Japończyk, to spadł znowu na trzecie, ale tylko jechał mówię pół godziny. I to na szczęście jechał jak była taka ta flaga bezpieczeństwa, że można jechać nie więcej niż 60 na godzinę. Także po prostu otarliśmy pod strzała, dzięki Bogu, że tak się stało. Eee, no i później wsiadł no, taki Wolfgang, tak Wolfgang, no i z powrotem wrócił na drugie miejsce i na tym też miejscu przekroczyliśmy linię start -meta. OK? I to jest dobry moment, żeby postawić kropkę, taką na chwilę, bo wrócimy do tej rozmowy już za tydzień. Będziemy sobie kontynuować, i wtedy porozmawiamy o tym, w jaki sposób po pierwsze jeździsz po ulicy, czy przenosisz swoje nawyki z toru na ulicę, a po drugie, pewnie ważniejsza rzecz, jak to jest w takim razie w tej relacji sponsorskiej, czyli co sprawia, że firmy chcą z Tobą współpracować. Chcę dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli oglądaliście ten materiał w mediach społecznościowych, pamiętajcie, sharing is caring, w związku z tym warto udostępnić. A jeżeli oglądaliście go na YouTubie, czerwony przycisk subskrybuj, zaraz obok niego dzwoneczek, po to, aby otrzymać powiadomienie o kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję. Jutro widzimy się o 13.10 z kolejnym gościem, a dzisiaj Waszym gościem była... Gosiardest. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.